kontrowersyjne tematy, zaskakujący goście i niespodziewane sytuacje. To dzieje się co tydzień. Na wtorek o 22:00. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Radio Polska Live. Dobry wieczór, ja się nazywam Jej Perfekcyjność, a to jest program Jej Perfekcyjność zaprasza na drinka, jak co wtorek o 22:00, no z minutami, na Polska Live. Jesteśmy w studiu we trójkę dzisiaj, we troje. Ich troje, no można tak powiedzieć trochę niestety, że to tak, nie, bo to głupie nawiązanie akurat. Moimi gośćmi są Kuba i Dawid, znani, nie będę mówić, że z piosenki Roxette, ale z różnych piosenek, do których nagrywają teledyski i że są wyautowani i że co jeszcze? I że niedługo się hajtają. No tak, jeszcze to. Tak jeszcze jest. To. Ale przede wszystkim chyba tak, to. Ale chęcią. Nie, to, no wiesz tak, co, racja. Nie, bo tak zacząłeś mówić, ja już miałem następnie zażartować, ale mówię, dobra, będę trzymał fason. Niektórzy na przykład nas płytą, gdzie można kupić waszą płytę? Albo świetnie śpiewacie. Kiedy jakieś podpisywanie albumu? Super. Ja sam teraz jestem zadziwiony, jak ten internet robi z ludźmi, po prostu mózg klasuje. Ale to się da załatwić, wiesz, jakieś podpisywanie płyt. Tu możemy zorganizować. Ale oczywiście, tak, ja już. Czy wy jesteście nowym Roxette? Tak, ktoś napisał, co się stało z Perem Mary. Kto będzie kim? Kto będzie kim właśnie, to jest teraz nowy Roxette. Mamy krótsze włosy, więc ty możesz być Marie. Kurczę, no. I niższy też jestem. Czyli by idealnie pasowało. No, ale by wyszło. To ty musisz was trochę zapuścić, tak? No tak. Nie. Który prowadzi? W czym? Pojazd dzisiaj. A ja. Słuchajcie, ja bardzo nie lubię, jak goście przychodzą, przyjeżdżają swoimi własnymi samochodami. Znaczy fajnie, że macie samochód, cieszę się, good for you, ale to oznacza przez to, że no nie mogę tutaj, wiesz, zaproponować ci dobrych rzeczy. Równie dobrze. Słuchaj, jakbyś był dobry w sile perswazji, że tak trochę to możemy zawsze wrócić taksówką, więc wiesz, nie wszystko stracone. Myślę, że nawet jak się uprzemy, to wam załatwię tą taksówkę. Ja pracuję bardzo blisko, więc ja sobie jutro wrócę. Aha, że nocujesz tu. Że nocujesz tutaj do pracy nad ranem. Czyli miał nie pić, a jednak się napijemy. Chcieliście sok z marakui. To jest masakrycznie trudna rzecz do załatwienia. Sok z marakui w Polsce, jak się okazuje. Mieliśmy taką Mission Impossible. Kilka osób od czwartku szukało i nie udało się znaleźć. To, co mamy, słuchajcie, to wam powiem tak. Dobra, ale wyjaśnimy, dlaczego. Dlaczego marakuja? Tak, zaraz powiemy, najpierw się napijmy, a dobra. Później będziemy mówić dlaczego. Mam mango, mam jabłko, mango, kiwi, limonka, nie mam pojęcia co to jest, i mam banan. Więc... Banan. Banan? Banan. Banan, banan. Dawid, a ty? A co to jest? To? Tu masz, proszę, jabłko, coś tam, kiwi, coś dobra, tam. Dobra, to ja sobie to leję. Ale nie, dlaczego? Musimy najpierw to, co ja. Ale nie, ja naprawdę nie. Ale zostaw samochód. Nie, jak masz blisko razie, do pracy? Może drugą, pomyśl. A dobrze, nie, musimy szybko, wiesz? Musi takie stać szybko, żeby zobacz. Lód jest w środku. Zawsze sensie. Jak pijemy alkohol, zawsze wszystkim biorę butelki i ja sobie sam naleję, bo ja bym nalał połowę tego. Tu jest lód już rzucony. Tak, tak. No dobra, jedziemy. No, widzicie, jak ja muszę się używać? Rozumiem, po prostu. Bo ta butelka tu stoi, bo mamy wypić całą dzisiaj po prostu, nie tak? No, tak byłoby najlepiej. Ty banan w końcu, tak? Tak. Dobrze. Nie, poczekaj. Nie, do wódki, nie, banan, do wódki no to co to, ty? Tak, tak. No dobrze, to ja to. Tak. Ja banan. Banan ma dużo potasu i czegoś tam. Nie wiem czego jeszcze. Ale na pewno nie ma konserwantów. Tak tu jest napisane. No, to na pewno nie ma. To najpierw w takiej sytuacji się... To co, za spotkanie. I za walentynki. I za walentynki. I za walentynki. Cieszę się, że sobie tak jest. To jest jakaś największa tragedia waszego życia prawdopodobnie. Nie, nie, bywały większe. Nie, nie, ale no dobrze, świadomy wybór. No rozumiem, bo też mogą się zdarzyć wpadki po prostu. Także słuchajcie, tak, jesteśmy walentynki na żywo po 22:00. Kiedy część z was siedzi sobie na takich randkach, część płacze, że nie ma z kim siedzieć na randce, to chłopcy marnują swój czas. To możecie posiedzieć z nami. Tak. Właśnie, marakuja. Dlaczego marakuja? Teraz możemy powiedzieć. Tak, marakuja dlatego, że my bierzemy ślub na Maderze, a na Maderze są najlepsze na świecie marakuje. To znaczy tam tych rodzajów marakuji jest... To jest taki jakby mała kraina marakuji. Tam 28 rodzajów marakuji. Ananasowa, pomidorowa. Nie, zajebiste są. Bananowa. Otóż prędzej. No i ogólnie jakoś tak zakochaliśmy się. Jak ktoś jedzie na przykład z naszych znajomych na Maderę, to nam przywozi owoce. Obiecuję, że tym razem, jeżeli będzie taka okazja, to sprowadzę jakoś to. Gdybym wiedziała wcześniej, to by może mi się udało, wiecie, jakoś tydzień. Właśnie, ja ci przepraszam. Jest jeszcze taki jeden owoc, Monster. Monster Madera, czy jak to jest? Monster Delicious. A Monster Delicious. Tak, to jest owoc, który jest z filodendronu. Kurczę, nie wiedziałem, jasne, że będziemy rozmawiali o roślinach. Dobrze. Jest jedyne, a Madera to jest podobno jedyne miejsce, gdzie on rośnie.
Kwitnie. Kwitnie i daje owoc. Kwitnie. Tak, że owoc daje. Tak. No, waszej fascynacji Maderą nie rozumiem, aczkolwiek uznaję jakby... Dużo emerytów tam jeździ. I my. O nie, to ja jutro nie dożyję, więc nikt tam nie pojedzie w takiej sytuacji prawdopodobnie. Ale wam życzę, żeby się tam spędzili. Chociaż jest taka nowa moda, nie wiem, czy wiecie, Niemcy to, co robią, to wyjeżdżają na Filipiny i tam z emerytury niemieckiej sobie mogą żyć jak królowie, więc to tak, jest... To my też mamy taki pomysł, że my do Portugalii na starość, nie żyć jak ale nie będziemy z naszej emerytury żyli, no niestety będziemy do starości pewnie uprawiali banany na Maderze. To jest okej, chyba, nie? Chociaż teraz banany wymierają. Będę opalony cały rok. Jak to wymierają? To jest jakaś teraz jedna odmiana, to w ogóle nie będziemy teraz o tym gadać, bo rzeczywiście byśmy skończyli na gadaniu o owocach i warzywach, ale nie róbmy tego. Ja ci muszę wyjść słowo, bo ty zacząłeś program, powiedziałeś w sensie w rodzaju żeńskim. Tak. Ja sobie obiecałem, że ja się muszę spytać, bo ja nie chcę tutaj nikogo obrazić, ale żeby nie walnąć jakiegoś fopa. W sensie po prostu normalnie się do ciebie zwracać w formie żeńskiej, nawet jak jesteś ubrany w formie męskiej. Jak tak? ci wygodniej. Dobrze. Bo mi to wsiora dno. W sensie jak się pomylę. To nie skończymy programu, dobra. To na koniec zawsze rzucam do tyłu, chociaż na mnie krzyczą, że coś tam zniszczę. Tak samo mieliśmy z Charlotą, jak się spotkaliśmy ostatnio, mówię, a był jakby, jakby jako Daniel i mówię, słuchaj, chciałem mówić męskiej czy żeńskiej, bo my się trochę poruszamy po grząskim gruncie i tak mówisz, wolę spytać, żeby myślę, że to, nie walnąć słupa, ale chyba lepiej spytać na początku. Tak, właśnie to jest ważne, że jakby najcenniejszą lekcją z tego jest to, żeby zawsze pytać, że nigdy nie zakładać, a lepiej po prostu zapytać, bo nie ma głupich pytań, więc myślę, że to jest dobry pomysł. A co pijacie na co dzień? Co pijemy? On pije wodę. Ale nie, tak chodzi mi na przykład z alkoholi, jak coś macie ochotę, to co bardzo mało pijemy. Tak? Nudni jesteśmy. Naprawdę. To miało być moje kolejne pytanie, czy jesteście nudni. Przyrzekam, mam tak zapisane. Naprawdę, mogę pokazać wam, słuchajcie, tu jest ale słowo nuda. Ale to jest twierdzenie? Nie, pytanie. Tak posłucham naszych wywiadów, ale jesteście nudni. Nie, 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 o to chodzi, bo tak sobie myślę, akurat my to się słabo właściwie znamy, gdzieś tam bardziej z widzenia. Natomiast z Dawidem kiedyś tam się trochę lepiej znaliśmy. Trochę się poimprezowało. Trochę lepiej, no właśnie. I pamiętam, że kiedyś rzeczywiście imprezowałeś sporo, no czy może sporo, no to więcej niż teraz na pewno. I teraz już tak osiedliście w domu, już macie takie sielankowe życie, że wieczorem siedzicie, jeden siedzi, drugi położy głowę na kolanach, czytacie książki, jak po prostu takiego... Wiesz co, chciałbym, żeby tak było, ale odkąd nagraliśmy ten pierwszy teledysk, wszystko się trochę zmieniło. Jednak mniej tego czasu jest, żeby w piątek sobie wrócić po pracy, włączyć jakiś serial ulubiony i tak sobie po prostu na lajcie spędzić wieczór. I tego mi brakuje, szczerze. Czyli rozumiesz, wcześniej tak robiliście? No, oczywiście. Oczywiście. I to było idealne. Znaczy, rozumiem to. To zupełnie jest jakby nie opcja dla mnie, natomiast jakby zawsze mnie to zastanawiało, w którym momencie przychodzi takie... Bo jesteście razem właściwie już co, z 7 lat? Tak. Który to był taki moment, że stwierdziliście, że to już jest właśnie ten moment, że trzeba już praktycznie od początku, odpoczywać? Wydaje mi się, tak systematycznie, ale od początku to tak szło. Zresztą mi się wydaje, że że my nigdy nie byliśmy jakimiś wielkimi imprezowiczami, ani ja, ani Dawid. W sensie on miał taki chwilowy okres. Ja się wyimprezowałem. Tak, i ja też miałem taki okres, ale ja myślę, że imprezy to nawet nie tyle, że się z tego wyrosło, tylko to jakoś nigdy nie była jakaś taka moja ogromna bajka, w sensie, żeby zarywać noce i tak dalej. Zarywać noce się brzmi, wykorzystywać noce. Wykorzystywać noce, no tak, i poranki. Też. Nie, znaczy oczywiście, że chodzimy na imprezy też i uwielbiam się bawić, tańczyć i tak dalej, ale chyba też tak szczerze mówiąc... Widzieliśmy się na Geek Party poprzednim, widzieliśmy się, ale wiesz co, ja mam wrażenie właśnie, jak tak się zobaczyliśmy, polecamy Geek Party. Bo to co miesiąc jest, tak? Dobrze. Mniej więcej, tak. Bardzo fajna impreza na Moście Poniatowskiego, tak? Tak. Zawsze no tam Comment jest. Club, tak. Tak, i ja takie miałem wrażenie, jak się zobaczyliśmy, że jesteśmy takimi sierotami po utopii, które przez kolejne po prostu lata sobie szukają gdzieś tam miejsca i nie ma takiego miejsca. My się poznaliśmy w utopii. Tak, i nie ma takiego miejsca... Gdzie można się poznawać. Gdzie można się poznawać i które by tą utopię jakoś tam zastąpiło, nie? No nie ma, na pewno. Wiele razy o tym mówiliśmy. No dobra, to powiedzcie mi tylko tak. Są walentynki, no to o jedno pytanie walentynkowe muszę zadać. Jak byście normalnie spędzali walentynki, gdyby nie to, że ja was wyciągam z domu o 22? Może byśmy gdzieś wyjechali. Nie, w środku tygodnia byśmy nie pojechali nigdzie. W sumie tak, w weekend byliśmy teraz. Oczywiście my sobie zrobiliśmy tak w weekend właśnie, że pojechaliśmy w ramach jakby weekendu walentynkowego do Międzyzdrojów. Bo byliśmy w Szczecinie i ze Szczecina po prostu... Ale tak, bo były wybory mistera. I pojechaliśmy na... Tam się urwaliśmy, bo tam jeszcze druga była impreza, więc podziękowaliśmy, pojechaliśmy
Do Międzyzdrojów. Kolejny emerycki kierunek. To prawda. Nie, nigdy nie byliśmy, nie? I chcieliśmy zobaczyć. A tam zobaczyć... sami Niemcy emeryci. No tylko, że roku to tak, to prawda. No tak, to prawda. Ja pochodzę z Pomorza Zachodniego, nie tylko Szczecina się urodziła, więc ja doskonale znam tam te tereny i wiem, jak to wyglądają teraz Międzyzdroje o tej porze. No dobra, słuchajcie, bo zaraz musimy sobie zrobić zaraz przerwę pierwszą. Widzicie, jak to szybko leci. Boże. Ledwo co człowiek zaczyna i już musi teraz przerwę zrobić. My jesteśmy na już? Mamy połowę, tak, właśnie mamy połowę o owocach. O owocach, właśnie tak, to prawda. I emeryturze. To prawda. To były tematy z pierwszej części. Ale jeszcze was, bo będziemy zaraz rozmawiać o waszym ślubie, o waszym planowanym ślubie i weselu. Kiedy to będzie? To już znacie? W czerwcu. Ale macie już dokładną datę? Mhm. Którego? No nie wiem. Nie chcę mówić. Nie mówimy? Nie mówimy. Znaczy, tak. Nie mówimy. No ja zobaczę, jak dostanę zaproszenie. No. Słuchajcie, musimy sobie zrobić teraz krótką przerwę. Posłuchamy muzyki. Ja nawet wiem, co to będzie, bo mam tu zapisane. Tylko muszę to przeczytać i znaleźć, bo sama wybierałam. Ach, oczywiście Freemasons i Amanda Wilson. Dzisiaj w ogóle są piosenki ze słowem love. Cały czas będziemy słuchać takich. Będzie It Must Have Been Love, Roxette później. Nie, akurat nie, bo ja nie wkładam za Roxette aż tak bardzo. Ale będzie Love on My Mind, Freemasons i Amanda Wilson. To jest jej perfekcyjnie zapraszana drinka. Za chwilkę do was wracamy. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Zaczynamy, ale okej. Jesteśmy z powrotem. Jej perfekcyjnie zaprasza na drinka. Dzisiaj pijemy sobie drinki z Kubą i Dawidem, którzy... Znaczy właściwie na razie pijemy drinki tylko z Kubą, bo Dawid się opiera cały czas, ale może jeszcze zmieni zdanie. Krzyczą mi do ucha, namów, więc... No nie wiem. Zobaczymy. Przemyśl jeszcze tę sprawę. Zobaczymy. Jest dobre, prawda, ten sok, jaki wy kocie piecie? Ten... Bardzo dobrze wchodzi. O, naprawdę. W tej wersji trzymajmy. Najważniejsze. Tak. Słuchajcie, tak myślę sobie, bo oczywiście jakby te filmiki, które nagraliście, są tym, co sprawiło, że jesteście jakoś tam teraz obecni w dyskursie. Ja sobie dzisiaj sprawdziłam, że Some Other Summer ma 430 tysięcy wyświetleń ponad. Piosenka Mariah Carey ma ponad 131 tysięcy. Piosenka Red One i tam reszty Don't You ponad 100 tysięcy. Zarabiacie na tym? Znaczy tak, no mamy już, kupiliśmy samochód, mieszkanie. No nie, no wiem, że nie jest samochód, mieszkanie to za mała ilość jeszcze, ale na YouTubie można zarabiać przecież, jak się tam wrzuca rzeczy. W ogóle nie zarabiamy na tym i w ogóle to nie było... W ogóle nie było takiej rozmowy, żeby tym coś zarabiać. No nie było takiej. My się rozmowy, najpierw dogadujemy z wytwórniami, czy możemy dany utwór wziąć, okay. I od razu jakby zastrzegamy, że wszystkie prawa autorskie przechodzą na rzecz osoby, której utwór wykorzystujemy. Okay. I o to bardzo dbamy. Nie robimy tego bez, wiesz, bez porozumienia, bo możemy się namęczyć kręcąc coś kilka tygodni, a potem nam po kilku dniach zablokują. No, ale więc... to można wykupić licencję po prostu w ZAX-ie i też jest to do załatwienia. No też, ale nie zarabiamy na tych klipach w ogóle. Ale ja jakby rozumiem, że nie taki był plan, że zupełnie po co innego to robiliście, ale może to jest jakiś sposób, wiecie, niektórzy ludzie na świecie żyją z YouTube'a. Zresztą pierwszy klip tak naprawdę zrobiliśmy, to było taki dla nas zupełnie. I w zasadzie w tym momencie mamy już tych klipów, nie wiem, tam 4, 5. No ja mówię 3. Nie, jest chyba z 5, macie chyba z 5 wideo. Nie akceptuję po prostu niektórych dzieł. Nie, po prostu są 3 teledyski, które są jakby takim, wiesz, bo vlogerów i tak dalej to jest trochę. My się od vlogowania gdzieś tam bronimy rękoma i nogami i uważam, że po prostu robimy sobie te teledyski. I są 3, których ja jestem zadowolony, które uważam, że zrobiliśmy. Plus jest bonus z Mariah Carey, zrobiliśmy z Piotrkiem i Pawłem. Tak. Na święta, jak on taki wygłup, a się okazało, że to po prostu, wiesz, Huffington Post kupił w Stanach 130 tysięcy. I wiesz co, to też jest tak, że my nie żyjemy w jakimś kosmosie. Ja wiem, że coś się dookoła nas dzieje. Wiesz, my zrobiliśmy to Roxette i nagle po prostu okazuje się, że bach, 400 tysięcy. Myślę, że to dociągnie niedługo do 500 000 i myślę sobie, Boże, to są wyniki, których po prostu wcześniej, jeśli chodzi o osoby LGBT, nikt nie miał w Polsce. Na pewno. I to też było tak, że zaczęliśmy od zwykłego żartu, że haha, może i tak dalej, a potem sobie myślimy, kurczę, no po prostu może to jakiś pozytywny, że rolę jakąś będzie odgrywało, że może pozwoli przekonać jakąś część tego naszego chorego społeczeństwa, że dwóch chłopaków kochających się, to nie jest coś takiego złego. No, że ktoś po obejrzeniu klipu nie stanie się od razu gejem, albo ich językiem pedałem. Niech zostanie. To w takiej sytuacji, że macie plany na kolejne teledyski już. To wiem, że wszyscy was o to pytają, ale czy nadal będziecie to w ogóle robić? Na razie mamy przerwę. Naprawdę, świadomie uznaliśmy, że chcemy sobie trochę odpocząć i się skupić na ślubie. Na pewno będzie jeden już akurat scenariusz sobie, co poważnie zabrzmiało.
ale no tak to wygląda. Mamy na kolejny klip, ale będzie zupełnie coś innego i powstanie może w przeciągu miesiąca, ale to zwalimy wszystkich z nóg, jak to zobaczą, myślę, nie? Albo pomysł Dawida. No. No przyznaj się, o co. No nie możemy. Nie możemy na razie. Nic, dobrze, rozumiem, na razie wszystko tajemnicy. Słuchajcie, oni w ogóle chcą wszystko trzymać tajemnicy, ani dat nie podają, ani żadnych szczegółów. Pijcie. Może wtedy będzie łatwiej. Ja podmienię, wiesz, podmienię. O, też dobry pomysł. Dawid się napije i już będzie musiał. Wiesz co, ja się czerwienię od alkoholu. Więc. Ja wiem, ja pamiętam, to akurat pamiętam. Ale wiesz, to jest czerwona kanapa, to jest trochę czerwonego światła, nie będzie tak bardzo widać. Bluzę. Tak, także to akurat się nie przejmuj. Ja mam taką sztuczną czerwień, wiesz, także to akurat jest okej. Okay. Dobra, to w takiej sytuacji inaczej, bo to, co zrobiliście, jakby spowodowało, i to, o czym często mówicie, to jakby ta cała fala hejtu i jakby to wszystko, co się wydarzyło. Jeżeli chodzi o komentarze, o jakieś tam reakcje negatywne i tak dalej. Wydaje mi się też, mówisz, że nie żyjecie jak w jakimś oderwaniu od świata i wiecie, co się dzieje. No to chyba normalne, nie? Jakby też nie spodziewaliście się chyba, że będą wszyscy mówić, że jesteście super i że w ogóle fajnie. No, jasne, jest pewna grupa ludzi, która tak mówi, no ale jakby im większa rozpoznawalność, tym czy w ogóle obecność, tym bardziej się można spotkać z jakąś nienawiścią, z hejtem i z tym bagnem całym, z tym gównem, nie? To jest temat, na którym pewnie Dawid najbardziej lubi wypowiadać. Ja tylko tak spuentuję, że po tych kilku miesiącach ja uważam, że im większy jest hejt, że inaczej, miarą sukcesu w Polsce jest wielkość hejtu. Trochę na pewno tak. I ja do tego tak podchodzę, myślę, że Dawid. Przywykłeś w końcu, Dawid, czy jeszcze nie? Znaczy ja na pewno przywykłem, bo innej sposobności nie ma tak naprawdę. Początek był bardzo ciężki. Bo nie wiem, no wydaje mi się, że jestem takim zupełnie normalnym chłopakiem, nie rzucającym się powiedzmy na ulicy w oczy i tak dalej. Czy też w pracy, nie wiem, koleżanki gdzieś mówi, że tyle lat siedziała naprzeciwko ciebie i nigdy bym się nie domyśliła, tak? I nagle wszyscy się dowiadują po prostu w jednym momencie. No ale w pracy chyba akurat nie miałeś jakichś problemów. Zupełnie nie miałem problemu. No właśnie. To raczej zawsze są anonimowe no-name'y, które gdzieś tam atakują. No to są tchórze głównie. No okej, no już jakby mniejsza z tym, czy tchórze, czy chorzy psychicznie, bo to jakby nie ma znaczenia. Nie, to jest bardzo ważne, dlatego że ja mam świadomość, ja wychodzę z takiego założenia, że jak jesteś odważny, to przyjdź mi to powiedz. Jak się będziesz chował w internecie, jakieś komentarze pisał, to co ja się będę przejmował. Ważne jest dla mnie to, co powiedzą moi znajomi. Jasne. Jak ktoś mi prywatnie napisał, oj, ten wasz czwarty teledysk to jest po prostu gówno, weź to usuńcie, to ja bym pomyślał sobie, no może ma rację, no nie głupi chłopak, ale jak mi to pisze jacyś loser, który siedzi i nie ma nic lepszego do roboty w życiu, tylko hejtować innych, to myślę sobie. I tak to też Dawidowi tłumaczyliśmy razem ze znajomymi przez dłuższy czas, nie? Już tak jest okej? Okay. Można okay, cię wyzwać w internecie, już można. Nie, anonimowo, już nie będziesz tego przeżywać jakoś bardzo. Nie, zupełnie nie. Zachęcam was do tego, słuchajcie, sprawdźcie. Spływa to po mnie w zupełności. Nie, ale bo powiem ci, że nawet nie czytam już tak naprawdę. Nareszcie. Nie ma sensu. Ja ostatnio w końcu zajrzałem gdzieś pod jakimś tekstem gdzieś o mnie, dawno, jakimś starym, ale czegoś tam szukałem w internecie i właśnie w komentarzu. Nigdy tego nie robię, ale tak dla fanów i sobie przypomniałem, Boże, jak to wygląda właśnie to całe to gówno, które się tam wylewa, nie? Jakby jaki jest tam poziom tego szamba, więc. Tak, ale wiesz co, my teraz mieliśmy wywiad do jakiegoś portalu i ktoś nas powiedział, że oczywiście czujecie jak takie współczesne sufrażystki. A ja mówię właśnie bez przesady, no. I pomyślałem sobie o tobie w tym momencie. Tak. I o Robercie Biedroniu chociażby i o innych działaczach LGBT, którzy zaczynali dużo, dużo wcześniej. My jesteśmy chłopakami w jeansach, no może ja dzisiaj niekoniecznie, którzy wyjdą na ulicę i nikt nawet nie wie, kto to jest. Tak, może ktoś nas rozpozna po Roxette, ale możemy się wtopić w ten tłum. I mi się wydaje, że największą robotę to właśnie zrobili takie osoby jak Robert Biedron, czy ty, no to od wielu lat przecież, to nie mówię o prowadzeniu programu, ale generalnie jako jej perfekcyjność funkcjonujesz od bardzo długiego czasu, czyli jakichś 5 lat, no powiedzmy. I tutaj się trzymajmy. Ale no pewnie, wiesz, ten hejt pewnie na co dzień miałeś dużo większy. Tak, ja tak, mówię, że było to już. U nas jest kwestia wyboru, że załóżmy, dżinsy nas nie ma, w sensie takim kontrowersyjnym. A wy odwaliliście wielką robotę i dzięki temu też inni mają łatwiej, myślę, teraz. Też tak trochę z tego hejtu się śmieję, ale też myślę sobie, że warto mieć też świadomość, że nie wszyscy są na tyle jakby odporni na to, co wy, czy co też wymienione przez ciebie osoby inne. I rozumiem, że dla niektórych to może być dużo cięższe doświadczenie, nie? Niż... Dostajemy wiele wiadomości, że każdy pisze, że wy jesteście odważni, tak? Że po prostu jakby wystawiliście się na widok do wszystkich i po prostu
A to nie jest nic nadzwyczajnego. Ja wiem. Nas w tym momencie to nie jest nic nadzwyczajnego. Mhm. No dobra, ale wspomnieliście o Robercie Biedroniu. Poznaliście go chyba na żywo w końcu. A tak, bo tak, chociażby tak, przy tak. materiale dla TVN-u był wtedy z wami. Tak. Co sądzicie, że powinien zostać prezydentem Polski kiedyś? Nasz głos ma. Okej, to dwa. To przynajmniej dwa głosy. No trzy może, co? Ja nie wiem. Ja muszę, dawno z Robertem nie rozmawiałem, nie wiem, co się u niego dzieje. Zajęty jest bardzo, ale nie, no pół żartem, pół serio, ale... A powiecie, na kogo głosowaliście w ostatnich wyborach i czy was to rozczarowało, czy nie? O nie, w politykę nie... To ja mogę mówić. Mów, Dawid, mów. Ogniesz. Znaczy, na kogo głosowałem, no, tak? No, jeżeli... Tak? Prost, no, nie, zupełnie? No możesz, no. Po prostu internetowy. Nowoczesny. Na Nowoczesnym, okej. Okay. I jak się czujesz teraz z tym, co robią? Bo jest kwestia teraz weryfikacji tego, nie? Co robi Nowoczesna, czy Pisland? Tego, co robi Nowoczesna. I czy jesteś zadowolony z ich działań? Niespecjalnie jestem zadowolony. Jakoś... Na Maderę to my chcemy jechać, no po co tam? Ach, racja. Przecież on był, no tak, racja. Rysiu był. Ja jestem w ogóle rozczarowany polityką chyba, tak myślę. Chyba wszyscy są. Autentycznie, bo to jest tak, że ja znam te teraz te poglądy i ja wiem, że większość społeczeństwa LGBT ma serca w oczach, jak widzi jakiś napis Razem. Tak, że to są nasi, to tak jest, i tak dalej. Ja tak nie mam. Mi brakuje w Polsce partii, która jednocześnie byłaby liberalna, jeśli chodzi o ekonomię, jakieś światopoglądowe rzeczy. To jest akurat najbliższe mi. Jasne. Też ja mam sam firmę i tak dalej. Partia Razem jest partią bardzo taką, taką socjalistyczną, tak? Dobrze to kojarzę? Myślę, taką bardzo stronę, socjal. Tak. I łączy w sobie jakby też jednocześnie te pomysły światopoglądowe, takie liberalne. Ja mam wrażenie, że się znowu rozjeżdża, jak w przypadku SLD. To znaczy, nie bardzo widzę związku ruchu robotniczego, w sensie jakby, może ruchu robotniczego to źle zabrzmiało, ale tak wchodzimy na takie mądre tematy, które jak po alkoholu to już w ogóle pojadę teraz mocno. Dlatego jeszcze na razie, wiesz, jest mało tu pita. Tak, więc tak można. Na spokojnie. Chodzi mi o to, że problem SLD był taki, mi się wydaje, i to mi się wydaje, boję się, że partie razem... Nie istnieją przecież, więc... Gdzie to? I partii Razem też się boję, że będzie taki problem, że łączenie... reprezentowania klasy pracującej, w sensie tak nazwijmy to robotniczej, z poglądami liberalnymi, światopoglądami, to się rozmija. Okay. Ponieważ zazwyczaj ja mam takie wrażenie, że takie poglądy liberalne, światopoglądowo, czyli jakby nas interesujące tam sprawy na związki chociażby, to taki pracownik zwykły, to nie jest do końca on tym zainteresowany. Mi się wydaje, że ludzie, którzy mają własną działalność gospodarczą, czyli jasne. Wyborcy ewentualnie Platformy Nowoczesnej, oni byliby bardziej skłonni łyknąć taki światopoglądowy liberalizm. Dlatego ja jestem w jakimś, kurczę, szpagacie rozkroku i nie wiem, na kogo głosować od kilku lat. Tu gościłem kilka osób, które zajmują się polityką na co dzień, znaczy była u mnie i Asia Erbel, była u mnie i tutaj Barbara Nowacka, Paulina Piechna-Więckiewicz. Trochę się ze mną zgodzisz, czy nie? Wiesz, tak szczerze? Bo... Myślę sobie tak, że to, co mówisz, to znaczy, jeżeli chodzi o zainteresowanie sprawami światopoglądowymi przez osoby, które jakby zajmują się przede wszystkim przeżyciem po prostu, bo mają tak niskie na przykład dochody. Tak, to prawda, oczywiście na pewno jest trudniej zachęcić je do zajmowania się takimi tematami, ale też myślę sobie, że to jest właśnie zadanie partii. Powiedzieć im, dlaczego to też jest ważne i wytłumaczyć, dlaczego to też jest istotne. Więc niekoniecznie muszą się te rzeczy rozjeżdżać. Wiesz, ta historia oczywiście przywoływana z Wielkiej Brytanii, gdzie tam ruch górniczy poparł, prawda, postulaty LGBT. No tak, tylko tam zaczęli u podstaw. No jasne. I to jest jakby kwestia tego pewno edukacji gdzieś tam na tych osób, które właśnie jakby są beneficjentami, czy mogły być beneficjentami działań tych partii, takich jak Razem na przykład, nie? No tak. Bo rzekiemy poważne tematy. No i bardzo dobrze. Walentynki są. My to nie, bo tak po prostu ludzie oglądają teledyski i po prostu myślą, że my tylko siedzimy w domu i ruszamy ustami do piosenek po prostu, wiesz? A nie? Coś nie ruszamy? Ruszamy, jak coś nagrywamy. Nie, bo to też jest... Byliśmy właśnie teraz w Sztokholmie w Muzeum Abbe. A, no właśnie. No to się trochę naśpiewaliśmy i to tak naprawdę. Mamma mia. Ostatnio w ogóle zobaczyłem po raz pierwszy, słuchajcie, taki ten ich ostatni teledysk, to się nazywał z 2005, z Eurowizji, nazywał się The Last Video. Chyba ty? Tak, gdzie są takie ich mapety zrobione jakby. Widzieliśmy, one były też w muzeum. Świetna sprawa w ogóle, bardzo fajna rzecz. No i Abba, ale to jest tak jak klisze teraz, co zrobiliście, po prostu Abba, geje, no wiadomo.
Jeszcze powiecie, że... Nie, mieliśmy hotel nie, no, po prostu obok muzeum. Naprzeciwko muzeum. Jeszcze powiecie, że lubicie Cher, Lady Gaga i Britney Spears. Nie, akurat Dawid lubi akurat, Britney trochę tak, coś... Tak, ja się trochę wychowałem na Britney. Ja wiem. Ja miałem plakat Britney nad łóżkiem w bikini. Więc... Ale nie ten, nie, no tam i... nie miałeś marzeń sennych o Britney? Że jak? Marzeń sennych z Britney nie miałeś? Chyba nie. Chyba nie, dobrze. Słuchajcie, musimy zrobić sobie przerwę. No nie, a to teraz się napijemy. Teraz no właśnie, musimy się napić w końcu, bo znaczy ja przerwie. Popijam, a wy tak średnio. Słuchajcie, zrobimy sobie przerwę. Zanim zrobimy sobie przerwę, to ja muszę powiedzieć tylko jedną rzecz, że koniecznie musicie w czwartek zajrzeć na perfekcyjność.pl, bo będą konkursy do wygrania, będą wejściówki na różne kinowe wydarzenia i tak dalej, więc zobaczcie w czwartek rano. A teraz posłuchamy to a propos gejów, Madonna. Living for Love oczywiście. To jest jej perfekcyjny, zapraszam na drinka. Wracamy po przerwie, do zobaczenia. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Jesteśmy z powrotem. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Na drinka albo sok, bo Dawid nadal się opiera. Dawid, no weź. Nie jestem łatwy. Nawet cię Kuba namawiał przed chwilą. Namawiałeś, Kuba, przyznaj się. Namawiałeś. Ja go do złego zawsze namawiam. To dobrze. Jak się napije, to nie będzie seksu. To jest ultimatum. O Jezu, raz nie będzie. Nie, ma siostra u nas nocuje i tak nie będzie. A ten, no to, dziękuję, to pogadajmy o tym w takiej sytuacji. To nie jest tak, że po 7 latach już wam się tak, niekoniecznie chce? Co, jeśli chodzi o seks? No. Nie rozmawiamy o tych tematach. O seksie nie rozmawiamy? W ogóle. Nie, to pewnie coś powiedział Dawid, by mnie w domu opierdolił tylko. To może ustać takie przerwy, co można mówić. Nie, że wiesz co, to jest tak, że tam wspomnieliśmy o tych teledyskach i tak dalej. No. I to jest też tak, że wszyscy mówili po tych teledyskach, zróbcie jakiegoś vloga, będziemy was śledzić i tak dalej. Dawida jest ciężko namówić na to, żeby w ogóle następny teledysk nagrać. No teraz już łatwiej, bo mu się spodobało trochę. Sam wymyśliłem następny. Tak. A, no prawda, to teraz musi się zgodzić. Tak. I powiedziałeś, że to będzie najlepszy. Będzie najlepszy. Ale, musi to powiedzieć teraz, to co? Ale wiesz co, to było to, że my myśleliśmy, my nie chcemy w ogóle tej naszej prywatności w ogóle pokazywać. Okej. Okay. I z różnych względów, dlatego żeby zachować jak najwięcej jednak dla siebie i tego swojego życia nie tracić, które myślę, że uwielbiamy. Mhm. A z drugiej strony też no tak, jestem po alkoholu, to powiem więcej też. Mnie po prostu nudzi oglądanie innych. W sensie my nie mamy takiego charakteru chyba też, żeby śledzić, nie? Innych. Nie lubimy tak za bardzo podglądać, obserwować. Piotra i Pawła nie oglądacie? Nie. Ich na żywo oglądamy. Na żywo ich oglądamy. Ale wiesz co, nie, bo teraz pewnie oglądają i wiedzą co, nie oglądacie nas? Nie. My do siebie dzwonimy praktycznie co drugi... Zobacz, dzisiaj mnie dzwonili, Piotr. Tak. Serio. A mieli zadzwonić. Może coś robią walentyki lepszego niż wy. No właśnie. Nie siedzą w jakimś studiu podrzędnym, wiesz, o 22. Kurczę, może są w TVN-ie. Cholera. Może są w TVN-ie. Wiesz co? Nie, Piotrek, praktycznie my z nimi rozmawiamy co chwila, więc już mniej śledzimy co u nich na profilu. Ale naprawdę, jakby to była taka pierwsza para, którą jak my nagraliśmy te teledyski, to poznaliśmy i zobaczyliśmy, co oni robią. W sensie nie znaliśmy wcześniej środowiska za mocno. Jasne. Bo żeśmy się zaszyli w tych kapciach przed tym telewizorem u nas w domu. I nie wiedzieliśmy, że w ogóle istnieje coś takie jak coś vlogerzy i tak dalej. Mhm. I oni byli pierwsi, bo ich poznaliśmy na queer, na party 20-lecie queer.pl, tego portalu. A, jasne. I tam przedstawiają, i tam dalej stoimy, i ktoś mówi, że oni prowadzą vloga. No i potem jak poszliśmy do domu, to myślę, wow, są ludzie, którzy tak prowadzą, takie swoje życie i tak dalej. Tak, jest kilka takich rzeczywiście osób, tak. I oni są zajebiści. Ale ja mam tak, że mnie ta forma ani nie interesuje, żeby robić w sensie samemu takie rzeczy, ani też, żeby za mocno oglądać. A podejrzewam, że też byś sam nie robił czegoś, co ciebie jakby nie interesuje, nie? Ja to rozumiem, bo ja też przyznam się wam szczerze, że nie oglądam takich rzeczy. Jeżeli już, to zdarza mi się z doskoku... Ja nie wiedziałem, że tak go lubię. ...zagraniczne rzeczy obejrzeć, ale to tylko wtedy, kiedy rzeczywiście są osoby, które to robią bardzo atrakcyjne fizycznie. To tylko dlatego, przyznaj się, Zbicia. No to włącz sobie lepiej pornusa niż... Mam, też mam bardzo dużą kolekcję. Chociaż za to zniszczyłam tą kolekcję, bo boję się, że wpadną do mnie do domu kiedyś i zobaczą i będzie, że nielegalne filmy. No bo one są nielegalne, to w sensie, że nieopłacone. Nie, no nie zapłacone, no wiesz, no nielegalnie no ściągnięte tak. Po prostu. No, wiesz co... Nie mam już ich. Ale aż tak się boisz? Tak, oczywiście, że tak. Czasach, ja myślę, że wejdą po mnie kiedyś, prędzej czy później. Po nas wszystkich wejdą. Nie, no poważnie mówię, to jakby też z kilkoma osobami rozmawiam. Wy się nie obawiacie tego, jaka jest sytuacja? Wiesz co, powiem ci strasznie. Byliśmy jeszcze 2 tygodnie temu
w Szwecji, gdzie społeczeństwo jest tak otwarte niesamowicie. Mhm. Na gali są ich politycy, gwiazdy, aktorzy, piosenkarze. Wracamy do kraju i tu czytamy, że prokuratura bierze się za nas. No po prostu tak, to tak, jest... To jest... Wiesz co, ja po prostu ja tak sobie pomyślałem, że miłość do tego kraju zaczyna być dla nas naprawdę coraz większym wyzwaniem. Mhm. Tam byliśmy na gali LGBT, magazynu QX. Tak, bardzo dobrego też magazynu. Jak nas zaprosili, a my znowu mówię, takie świeżakie, nie wiedzieliśmy o co chodzi, to mówimy, o do Szwecji, fajnie, pojedziemy, dobra. Przed samą tą galą zobaczyliśmy w internecie, jak to w ogóle wygląda, mówimy, co założyć, co mówić. Jasne. Bo mieliśmy tam niby nagrodę wręczać. Tak. Spojrzeliśmy w internecie i patrzymy, kurczę, tam jest królowa, jest Abba, politycy, ministrowie. Mówimy, kurczę, może nam się strony pomyliły, może to nie to. Mhm. No ale okazało się to, słuchaj, tam jest po prostu gala zorganizowana na poziomie naszych polskich telekamer, mhm. Pokazywana przez największą telewizję szwedzką w prime time'ie, gala LGBT. Ja to wszystko wiem, naprawdę. Jezus, ale ja wiem, ale może nie wszyscy wiedzą, że my żyjemy w tak zacofanym kraju, że u nas takie rzeczy albo nie dochodzą do skutku, albo są robione na kolanie, że nawet lepiej, że nie dochodzą do skutku, albo są robione w jakichś klubach podrzędnych i kurczę, po prostu wracasz do Polski i się okazuje, że nagle prokurator ma się to ma zainteresować, bo chcesz wziąć ślub z osobą, którą kochasz. I tak będzie. Tak będzie, no przynajmniej przez jakiś czas, zobaczymy jak długo. Jest taka, zanim przejdziemy do kolejnego tematu, też wam powiem, tylko jest taka teza takiego bardzo znanego socjologa religii, który niestety nazywa się Jose Casanova. To jest pewnego życiowa tragedia. Ale on mówi o tym, że o ile cały świat świetczeje i jakby wszyscy są coraz bardziej sekularyzowani, to są dwa kraje na świecie, które są wyjątkiem od tej zasady. Stany Zjednoczone i Polska. Więc myślę sobie, że trzeba też uważać na to, co się dzieje. Ale właśnie, bo wy ostatnio zajęliście się trochę też aktywizmem. Włączyliście się, ostatnio widziałam, znaczy nie wiem na ile, bo ja też już tak nie uczestniczę w tym, w Paradę Równości. Gdzieś tam jesteście w tym takim klipie promującym wydarzenie. Nie wiem, czy to jest tylko klip, czy coś jeszcze robicie. Znaczy klip był jakby zachęcający do wolontariatu. Tak, tak. Czy wy jesteście wolontariuszami Parady Równości? No, tak jesteśmy. Tak. A co się stało, nigdy że teraz... nie byliśmy. No właśnie, co się stało na paradzie. A co się stało, że nagle... ani na polskiej, ani zagranicznej. A co się stało, że nagle postanowiliście to zmienić? Ja wiem, bo po prostu teraz trans nie organizuje parady, to możecie przyjść. Wiesz co, powiem ci dlaczego? No dlaczego? Tak naprawdę ty mnie namówiłeś na to. Bo tak mówię, ty zobacz, ten trans nie organizuje, to faktycznie może przyjść, może być jakaś normalna parada będzie. Wiesz co, nie, tak na poważnie, to dużo gadać, to znaczy, jak żyjesz w swoim świecie, masz fajnych znajomych, w miarę dobrą pracę, to cię średnio interesuje to, co się dookoła dzieje, w sensie jest ci dobrze. No i jak zrobiliśmy te klipy, trochę nam to oczy pootwierało, bo tu jest hejt, tu zaczynają ludzie pisać, że się boją ujawnić, myślimy, Boże, to wcale w tym kraju się nic przez te kilkadziesiąt lat po 89 roku niewiele się zmieniło. I jasne jest, że dużo osób mówi, nie idę na te parady, bo to same idą te z tymi piropuszami, same drag queen czy w skórach. Ja myślę sobie, no dobrze, no to jak ty nie idziesz, no to idą tylko tacy. No to może jak chcesz się pokazać, to bądź tak samo odważny jak oni i idź w tej paradzie. I to jest długi temat, żeby jakby o tym sobie dyskutować, ale uznaliśmy z Dawidem, że kurczę, no warto się w to włączyć. Nie żeby to zmieniać, bo nie o to chodzi, ale żeby... to jest w ogóle fascynujące. To robią dzieciaki, którzy mają po 20, po 16, tak, 16 lat. Tak, były bardzo młody, to na prawda. Początku ja byłem w ogóle przerażony, co oni wiedzą o świecie. Puściliśmy Beatę Kozidrak tam, żeby trochę na klipie się pobujali. No to nas wyśmiali. No, tak, nie w ogóle, Boże, jaki śmiech. My puszczałem niebieską, zielone, wiesz, to my tylko teledysk zrobiliśmy, jak ktoś nie wiedział. Mówiłem, że obejrzałem cię wszystko. Boże. Nie wymieniłeś na początku Beaty. To prawda, nie wymieniłem, to prawda, no. Ale nie, nie. Bo jeszcze nie ma 100 tysięcy. Hejt na Beatę. Nie wymieniłem tylko to 100 tysięcy, dlatego okay. Beata ma tam chyba... Dobra, jeszcze 5 tysięcy brakuje. 90 ma... To co miał 8 tysięcy? Coś ma 8 tysięcy, nie wiem co. Nie, to musiałeś być u innych vlogerów. To może nie zobaczę. Dobrze, słuchajcie, ja wam przeczytam wam coś. Generalnie obaj jesteśmy zdania, że środowisko LGBT w Polsce powinno wziąć przykład z partii rządzącej i nie wystawiać na barykady najbardziej kontrowersyjnych osobników. To jest po prostu błąd marketingowy, który dodatkowo potęgują media szukające sensacji. Jeżeli chcemy przekonać nasze społeczeństwo, że jesteśmy normalnymi ludźmi oraz że nasza miłość nie różni się od innych miłości, to nie stawiamy w pierwszych szeregach drag queen czy panów w skórzanych spodniach z odkrytymi pośladkami. Październik 2016. Tak, to są moje słowa. Znaczy nie moje, ale wiem o co chodzi. No,
Tłumaczy się teraz z tego. Nie, wiesz co. To już... jest chujowa wypowiedź. Nie, słuchaj, tłumaczyć się z tego. Ja będę mówił, bo to ja powiedziałem. Tłumaczyć się z tego, to już się tłumaczyliśmy wielokrotnie. Ale ja z chęcią się umarłem. U mnie nie, u mnie nie. Ale wiesz co, to jest jeszcze tak. Jak babcia się dowiedziała, że jesteś gejem, tak? No to co się zapytała? Nosisz kiecki, tak? Tak. Tak było. Nie, wiesz co, ja się z tych słów już tłumaczyłem 1000 razy. Ja ci powiem tak, że... tak powiem przewrotnie. Znaczy inaczej. Nie żałuję tego, co się zdarzyło. W sensie takiego, że my teraz jesteśmy tak przez jakąś tam część tego najbardziej takich tych działaczy. Mhm. Tych takich, szczególnie takich tych działaczy, takich na kanapie. Mhm. Tacy, że, takich, że to taka wewnętrzna homofobia i tak dalej, i tak dalej. Nie będę już 1000 razy mówił, że ten wywiad to był po prostu przekręcony maksymalnie przez dziennikarza, który to robił. Ja nie miałem w ogóle świadomości, że to jest wywiad. Zadzwonił do mnie gość i sobie tak rozmawialiśmy na luzaka jak teraz. A to wiecie, pół żartem, pół serio. To wiecie, że to wywiad teraz tutaj. To już wiemy. Kamery też teraz mniej, ale tak. Nie, i napisz co, to ja zazwyczaj się budzę 11, 12, ja tak funkcjonuję. Zadzwonił do mnie telefon o 8.30, pan z portalu Na Temat i z pytaniem... A to akurat nie był Na Temat. To był Na Temat. Nie. Tak. Nie? Dobra, okej. Okay. Może skopiowali. Man, boy, coś tam, news, coś tam. Mniejsza z tym. I tak sobie rozmawialiśmy na ten temat. Ja tak pół żartem, pół serio tam coś rzuciłem. Ja myślałem, że on dzwoni, wiesz, sprawie tam teledysku, sobie porozmawiać i tak dalej, a przy okazji tam sobie rozmawiamy. No i to tak się gdzieś tam pociekło do internetu. Problem jest taki, wydaje mi się, że jest... rozgadałem się. Gadaj, strasznie gadaj. Jest taka... Taki, moim zdaniem taki umiar, taki... problem z tym, żeby dyskutować w naszym środowisku też. Mm-hmm. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, mm-hmm. chociażby takie przytoczone jak mm-hmm. tam jest, mm-hmm. nie mówię czy dobre, czy złe, tak. to po prostu od razu go zhejtujmy. Mm-hmm. O, to jest homofobia w ogóle, obleśne i tyle. Ja nigdy nie powiedziałem, że nie lubię drag queen. Mm-hmm. Bo ja lubię drag queen. I lubiłem i chodziliśmy, my chyba razem jeszcze nie, do Rasko na występy drugiej Maryli, ja przyjeżdżałem z Żerardowa, żeby zobaczyć, jak ona tam w ogóle występuje, albo jak parodiuje mm-hmm. Jana Pawła II. Były takie momenty, nie wiem czy tak. Tak, tak, tak. Ja przyjeżdżałem na to z Żyrardowa swojego, żeby to zobaczyć. Jeszcze znajomych ściągałem. I teraz z Charlotą naprawdę się lubimy. To nie jest, że my sobie zrobiliśmy okładkę, a się hejtujemy. Nie, po prostu dziewczyny razem z Aldoną po prostu są zajebiste. I w tym jury Mister Gay Polska, to my głównie chyba dla nich jesteśmy, żeby na imprezach się spotykać. No, rozumiem to. I powiem ci tak, że co innego jest lubić kogoś, a co innego jest zastanawiać się nad takim marketingowym podejściem. Ja nie mówię, że miałem rację czy nie, tylko mówię, kurwa, dyskutujmy, no. Z tym się zgadzam, że trzeba dyskutować. Wiesz, pamiętam, że robiłem się taką kiedyś dyskusję na Uniwersytecie Warszawskim, czy jaka parada równości, czyli w ogóle, czy jest sens robić paradę równości. Bo ja nie wiem, też nie wiem, czy jest sens robić paradę równości. I pamiętam, wtedy pojawiły się takie głosy, właśnie ktoś tam z publiczności mówi, że o, nieważne co powiemy, później media i tak powiedzą swoje i tak dalej, i tak dalej. Jest tak trochę, tak. Zupełnie nie jest to prawda. Akurat była Lalka Podobińska na publiczności, która wyszukała, co fakt napisała o Paradzie Równości. Fakt, umówmy się, nie jest najrzetelniejszym źródłem wiedzy, a zarazem jest bardzo popularnym źródłem wiedzy. Właśnie. Nic z tych rzeczy. Prawie całą informację prasową, którą dostali ode mnie, przedrukowali, słowo w słowo. Nic nie było, piórach w dupie, nie było nic na gości, no bo nie było takich rzeczy, to jedna sprawa. Więc jakby okazuje się, że to już nie jest tak, że media czasami, oczywiście na pewno jakieś tam są, które przekręcają, na pewno, jasne. Ale te mainstreamowe, o nich mówię, to już nie jest tak, że one mówią coś złego, tylko my nadal myślimy, że one mówią coś nieprawdziwego, ponieważ kiedyś tak było. I to już tak trochę jest w naszej głowie, tak mi się wydaje. I też zgadzam się, że trzeba dyskutować, tylko wiesz co? Myślę sobie, że nie możemy schodzić poniżej pewnego poziomu. To znaczy, bo można powiedzieć, dyskutujmy na temat tego, czy antysemityzm jest dobry, czy zły. Okej, dyskutujmy, tylko że no, nie możemy zejść poniżej pewnego poziomu jakby takiego wsadowego, wiesz, no, że to dyskutujmy, czy można mówić, że Żydy do gazu, nie? No jakby, no nie. Ja nie porównuję tego z tym, co mówimy teraz o paradzie, nie? No to jest takie, nie porównuję, ale pojawiło się obok. Dlaczego? Dlatego, że mówię, że no jakby chcę pokazać, że w każdej dyskusji jest taki poziom minimum, do którego nie możemy, poniżej którego nie możemy zejść. Tak mi się wydaje. Zróbmy przerwę, co? Bo słyszę, że mi tam mówicie, że przerwę robimy. Tak? Robimy przerwę? Nie robimy przerwy. Mówią, że nie wiesz co, ja ci powiem tak, że tak, ja się z tobą zgadzam. To też jest tak, że my też poznaliśmy bardziej drag queen i tak. Też są takie głosy, że sobie ktoś tam mówi, że o, taka szybka zmiana. Ja mówię, kurczę, to nie jest zmiana. My nigdy nie było tak, że my ich nie lubiliśmy. Faktycznie wydawało nam się, że
może łatwiej będzie ludzi przekonać nieinwazyjnie. Tak. Bo są takie, albo terapia szokowa, albo róbmy tak krok po kroku, łykną nas, potem pokażemy was i wszyscy razem będziemy szczęśliwi. Jak nawet my wywalczymy związki partnerskie, to i to będzie dla wszystkich dobro. Mhm. To jest kwestia po prostu strategii, a nie preferencji, jasne, lubienia czy nie lubienia. To z tymi Żydami to tak żeś mocno pojechać. No powiem. Nie, bo chodzi o to, wiesz, można dyskutować na każdy temat, ja się z tym zgadzam, tylko jakby myślę sobie, że nie można zaczynać od zera. Musimy jednak zacząć w którymś momencie, no nie możemy jakby... Tak, ale wiesz co, wydaje mi się, że ty też pewnie ze swojego doświadczenia wiesz, że jak pójdziesz ubrany w dżinsach i w bluzie i tak dalej, no to ktoś cię po prostu łatwiej zaakceptuje. Okej, no zmienisz się trochę, jasne, dlatego żeby jasne, to osiągnąć jasne. I nie będziesz już do końca sobą. Ale ja mówię, to tylko rozmawiamy o jakiejś tam strategii. Jak będę mieć dziewczynę i będę się z nią całować publicznie, to tym bardziej mnie zaakceptują. Dokładnie. Więc to jakby prawda. To jest kwestia tego, wiesz, do dlatego którego trzeba można... te granice znać z jednej i z drugiej strony, tak ja myślę. Tak sobie myślę, że to jest ważne i żeby o tym nie zapominać. Bo ja się zgadzam, że jest mało dyskusji, dlatego swoją drogą zapraszam was też w środę, jutro o godzinie 18. Boże, Charlotte, kolejny wieczór mamy rozwalony. Charlotte Menora jest dyskusja na temat języka środowiska LGBT. Czy jest coś takiego jak język środowiska LGBT w Polsce? Ja mam przyjemność poprowadzić tę debatę, więc dlatego zapraszam, bo żeby nie było, że tak po prostu bezinteresownie mówię o tym. Więc to może być coś trochę z boku, ale też myślę, że warto o tym A gadać. Mogę jeszcze coś powiedzieć? Mów. Tak, W następnej części Dawid będzie mówił. Nie, że wiesz, to też jest coś takiego, że przez ten... Przez ten czas naszego jakby funkcjonowania w tym środowisku jako tacy pseudo, powiedzmy tam, aktywiści, to też jest tak, że wiele rzeczy się jednak też uczysz, nie? Że jakby trzeba być otwartym na wiedzę, a nie tak być zamkniętym, że wiem wszystko najlepiej i tyle. I to też jest tak na przykład, że po pierwsze poznajesz ludzi i wiesz już, że jak mówisz coś takiego, to jednak sprawiasz przykrość nie jakimś anonimowym drag queen, tylko kolejnej Charlotte, Aldonie, czy być może i tobie. A druga też jest taka rzecz, że to jest taka fajna teoria, o której też z Hubertem rozmawialiśmy z Miłość Nie Wyklucza, że to też jest tak, że dzięki temu, że wy jesteście, to też ci ludzie jakby łatwiej łykają nas. Na pewno. Już chociaż nie jesteście tacy jakiej perfekcyjni. Na pewno. Dlatego na pewno. Ja mówię, no tamte słowa puśćmy w niepamięć. I mówię, to nie było, że my kogoś nie lubimy, tylko też jest tak, że kurczę, ja naprawdę, tak jak tego PiSu... Co? Aż mi wódka nie smakuje, jak myślę o tej partii. Może z innym sokiem. To za strategię ich podziwiam. Mhm. Tylko, że no niestety my nie jesteśmy taką karną partią, żeby powiedzieć, niestety, że po prostu to musi iść swoją siłą. No, ja się zgadzam, że mamy takie spotkania organizacji LGBTQIA, które odbywają się raz na jakiś czas. One są strasznie długie, strasznie powoli zapadają tam decyzje, trwa to czasami miesiącami, ale to wynika z tego, że staramy się dochodzić do takich momentów, kiedy wszyscy się zgadzają na coś, a nie tak, że ktoś narzuca i reszta musi się podporządkować. Więc to jest fajniejsze. Czyli macie jeszcze demokrację. Taką bardzo deliberatywną, tak na takim poziomie w chuj po prostu, że ciężko, po prostu, naprawdę, czasami jest ciężko dyskutować o czymkolwiek. Jeszcze ja ci jeszcze zadam pytanie. No proszę. Co, krzyczą ci, że przerwa, tak? Nie. Słuchaj, nie, że powiedz mi, bo my się no, w sumie znaleźliśmy w sumie tylko z widzenia, ale tak. Czy ty się jakoś tak, jak przeczytałeś te słowa, to sobie pomyślałeś, że o Jezu, ja cię nie lubię, albo że tobie źle życzę, nie. Albo żebym cię schował, czy coś mówią, takiego. Powiedz, że tak. Nie, to nie o to chodzi, tylko jakby ja też rozumiem, że to jest jakby stan świadomości pewnej części osób LGBT w Polsce i jakby to rozumiem. Jakby to jakby dla mnie moja emocja to był przede wszystkim wkurw na to, że wiesz, próbujemy tyle razy tłumaczyć, dlaczego to jest jednak mimo wszystko naszym zdaniem dobre podejście. A jednak okazuje się, że nadal za mało tego robimy, o tak powiem. I to jakby tak, taki wkurw bardziej na samą, wiesz, jakby środowisko LGBT takie aktywistyczne. Od drag queen wszystko się zaczęło, jednak to one pierwsze, przed 69 jeszcze, bo w 63 rzucały kamieniami i szklankami, jak policja się przypierdalała do gejów w Stanach Zjednoczonych. Mhm. W Polsce tak samo, to drag queen zakładały Paradę Równości razem z Szymonem Niemcem w 2001 roku. Tak, właśnie teraz akurat my poznaliśmy w Szwecji drag queen, która zakładała 40 lat temu taką grupę After Dark. Mhm. O właśnie, no chociaż też przykład, że no po prostu poznaliśmy i po prostu ją po prostu żeśmy... Fanami jesteśmy cenione mega jest i po prostu dostała kilka nagród właśnie na tej tak jak mówisz, że ona po prostu była prekursorką, tam po prostu zawsze tak jest. Wiesz, w Polsce tak samo, wiesz, Stany Zjednoczone, Polska, wszędzie to są właśnie ci najbardziej odchyleni, którzy pierwsi, no bo pierwsi są najbardziej wkurwieni, bo najbardziej im się obrywa po prostu, mówiąc krótko, prawdopodobnie. Mhm. Bo tak jak mówisz, z jednej strony obrywają po prostu tak jak wszyscy geje, lesbijki, a z drugiej strony też obrywają jeszcze czasami wewnątrz, Dokładnie. Ze względu na jakieś tam niezrozumienie, czy właśnie poszukiwanie innej strategii. Tak, nie? Ale też ja myślę, że to też jest takie trochę przesadzone, że tak już trochę taki to jest...
ja, co mnie dziwi, że czasami jak się komuś nie spodoba na przykład nasza wypowiedź, no faktycznie gdzieś tam jesteśmy na tym, tak nazwijmy, świeczniku, bo my też jakby świadomie staramy się wychodzić poza media LGBT, bo myślimy sobie, po co przekonywać ludzi, którzy są do nas w miarę przekonani, przekonujmy po prostu ludzi. I jak coś czasami chlapniemy, to zamiast napisać do nas, ej chłopaki, zróbcie tak i tak, tak zrobi chociażby Miłość Nie Wyklucza. Okay. Słuchajcie, spotkajmy się, pogadajmy przy piwie i tak dalej. Tak dziwi mnie po prostu to, że niektórzy po prostu nie mają takiej odwagi, czegoś, tylko wolą sobie tam, wiesz, okay, gdzieś tam smażyć jakieś swoje teorie w jakichś grupach. Mówię, kurde, no, jak ja coś do kogoś mam, to biorę, otwieram, piszę i się kłócimy i tyle. Śmieszne, że kiedyś pokazało się, pisze tak, a teraz się pokazuje tak. Ale to teraz tak sobie zupełnie z boku o tym pomyślałam. Słuchajcie, zaraz musimy kończyć, bo czas nam się kończy. Nie. Tak, bo jeszcze przed nami przecież dzisiaj a występ. Tyle wódki. Justyna Zuba będzie dla nas śpiewać. Słuchajcie, ma piękny głos, nie wiem, czy znacie. Justyna była w The Voice of Poland. Ale to daj coś dla mnie. Ale już koniec? Tak, zupełnie? Tak, już kończymy, już prawie godzina minęła. Boże, zagadałeś za wszystkim. No nie, przepraszam. To trudno, jakoś to przeżyjemy. To ty zapowiedz, nie, ale to jest naturalna u nas taki poziom. Dynamika, ja rozumiem. Nawija. Ja wiem, obserwuję, obserwowałem kilka wywiadów waszych dzisiaj, tak jak mówiłam, więc wiem. Ale słuchajcie, myślę sobie tak, że też dla mnie fajnie jest obserwować tą waszą drogę, a propos tego jeszcze tematu, o którym mówiliśmy, jakby tą zmianę, która też tam gdzieś zaszła. I tą obrzydliwą okładkę repliki, obrzydliwą ze względu na czcionki oczywiście, nie was, nie waszą obecność, też jakoś przeżyje. Obrzydliwe ze względu na te drag queen, nie tam po bokach stoją takie... Stoją grube takie Jezu. Dwie. Stoją takie dwie grube. Ale słuchajcie, po pierwsze, pięknie wam dziękuję za to, że spędziliście ze mną dzisiejszy wieczór, no nie cały na razie, tylko godzinkę. Po drugie, dziękuję wam, że walentynki wam się chciało w ogóle tu przyjść, to jest super. Co mamy codziennie walentynki, więc tak wyjątkowo. I teraz już wszyscy przyjąłem pamiętam. Telewizji. Słuchajcie. Wszyscy bełta puszczają. Jeszcze był buziak na koniec. Słuchajcie, Kuba i Dawid byli moimi gośćmi, waszymi też. To, co ja muszę powiedzieć, to tak. Już wiecie o jutrzejszej debacie. Wiecie o tym, że za chwilkę właśnie Justyna Zuba, która dla nas zaśpiewa. Ja się bardzo cieszę, bo ona ma taki piękny, niski, mocny głos, który ja bardzo lubię. Muszę wam powiedzieć jeszcze co? Muszę wam powiedzieć jeszcze to, że za tydzień moją gością będzie Betty Q. To może być dla was ważna wiadomość, bo kojarzycie Betty Q? O tam od Burleski? Kiwnij, że tak. Kiwajcie, że tak, dobrze. Więc ona będzie naszym gościem za tydzień. Ja się nazywam Jej Perfekcyjność. To był program Jej Perfekcyjność, zapraszam na drinka. Przed wami jeszcze Justyna Zuba, a ode mnie to wszystko. No nie wiem, czym rzucić. Szklanką. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the games. Some people think that the physical things define what was within. And I've been there before. That life's a ball so full of the supervision. Some people want it all, but I don't want nothing at all. Even you, baby, the funny kind of you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing. If funny. Search for the fountain. The promise is forever young. Some people need 3,000 roses, and that's the only way to prove your love them. And in a world of a silver platter, and what would it be
there's nothing that is. Oh, oh, what don't mean a thing. Finally got you with me, baby. Kontrowersyjne tematy, zaskakujący goście i niespodziewane sytuacje. To dzieje się co tydzień. Na wtorek o 22:00. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Radio Polska Live.